Za nami premiera najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami. Widzowie oszaleli, no ale jak zwykle gdzieś tam doszukują się różnych spisków. Jak ty możesz skomentować te doniesienia, plotki na ten temat, że program jest ustawiony? Ojej, wiesz co, po pierwsze, ja jestem po prostu jedną z 11 uczestników programu. Jestem twarzą Polsatu po części, dlatego że gram tam w serialu. No i tyle. I jakby, no wiesz, pracuję bardzo intensywnie. Mi bardzo zależy na tym programie, bo ja w przeciwieństwie do niektórych uczestników, którzy wcześniej brali udział i na przykład niektóre aktorki, nie wiem, no w dzieciństwie tańczyły po ileś lat. Ja nie tańczyłam nigdy. Zaczęłam pierwsze jakieś zajęcia ruchowe mieć w szkole teatralnej, ale to był bardziej ruch niż taniec. Pierwsze choreografie tańczę teraz w Chicago i kompletnie moje ciało nie było przygotowane i nie jest tak naprawdę wciąż jeszcze przygotowane do tańca towarzyskiego. Ja się tego wszystkiego uczę, ja się tego bardzo chcę nauczyć, bo ja od zawsze kochałam tańczyć, ale tańczyłam głównie na imprezach, wiesz. Ale czułam, że uwielbiam i mam poczucie rytmu i koordynację i wszystko się zgadza, tylko nie miałam właśnie profesjonalnego wykształcenia. I marzyłam o tym, żeby wziąć udział w tym programie i się ogromnie cieszę i podchodzę do tego bardzo poważnie. Jestem ogromnie zaangażowana, mam wspaniałego partnera. Jacek jest i wymagający, ale też cierpliwy i też taki precyzyjny. Poza tym jest mistrzem w standardzie, więc no chyba nie można jemu zarzucić naprawdę nic. I wiesz, ja nic nie wiem, ja tam polegam na nich, polegam na Jacku, polegam na jury. Poza tym jury jest, to są tak wysoce postawione osoby w tym świecie tanecznym, że też chyba nie pozwoliłyby sobie na jakieś przekłamanie, na przesadę. No nie wiem, no ja tam po prostu się uczę i wykonuję, co do mnie należy i chcę wykonać to jak najlepiej, bo chcę mieć wspaniałą pamiątkę przede wszystkim z tego i chcę się nauczyć dobrze i pięknie zatańczyć. Także dziękuję mojemu partnerowi, że jest taki wspaniały.